Tomek, fit dzik, 2 tygodnie temu ciężka walka, ale tutaj widzę jak nowonarodzony. Wiesz co, tak naprawdę tą pierwszą walkę traktuję jako trening. To była tak naprawdę dobra przebieżka przed tą walką tu w Ostrowie. Ta walka w Ostrowie dla mnie ma duże znaczenie. Wykonałem ten plan według trenera w 70% w zawierciu. Ja byłem z tej walki zadowolony mimo porażki. Tak jak mówiłem wcześniej w wywiadzie, nie robię tego dla wyników, robię to dla siebie, pokonuję swoje bariery i wiem, że w tym momencie w zawierciu pokonałem kolejną swoją barierę. Nigdy nie oczekiwałem czegoś takiego, że nigdy nie marzyłem o czymś takim, że wytrzymam w klatce 3 rundy po 5 minut. To było dla mnie mega. Ja się na końcu po walce popłakałem. Emocje puściły i po prostu byłem zadowolony. Tu w Ostrowie będzie inaczej i to Was zapewniam. Duży szacunek po tej walce miałeś u kibiców, u tych osób, które oglądały walkę, przez swoją determinację, upór i to, że się nie poddałeś, a były ku temu możliwości, bo naprawdę kilka mocnych bomb wyłapałeś, a jednak cały czas do przodu. Wiesz, no Mateusz Kolasa, darzę go mega szacunkiem, mega człowiek dla mnie, bije mocno. Tak naprawdę poczułem te ciosy, no ale jakoś... Udało mi się dalej kontynuować tą walkę. Oczywiście wsparcie mojego trenera było bezcenne i nieocenione. To on mnie wspierał tak naprawdę w przerwie do każdej rundy. Także dla niego też wielkie podziękowania, bo dużo zrobił w tej walce dla mnie. Tak? Czyli to prawda, że trener jest ważny w narożniku? Dla mnie trener jest nieoceniony i bezcenny. Ja staram się słuchać trenera. Nie zawsze słyszę go w klatce, ale jak tylko... że tak powiem, usłyszę, to robię to, co mi podpowiada. Nie no, widzę, punktujesz u trenera. Nie, ja taki nie jestem, że tak powiem, żeby zapunktować. Ja mówię szczerze, zawsze tak, jak wygląda sytuacja, tak? Wrócimy teraz do przeciwnika. Co możesz powiedzieć o swoim przeciwniku? Tak naprawdę znamy się, kiedyś trenowałem u niego na siłowni, nic do niego nie mam, chcę się bić, będziemy się bić, także nic nie mogę na tę chwilę powiedzieć, zobaczymy jutro, nie interesuję się tym człowiekiem, tą osobą, nie podglądam go na Facebooku, mam to totalnie gdzieś, robię swoje, podchodzę do tej walki jak do każdej innej, także... Tylko na swojej ziemi walczy się inaczej i chciałbym pokazać kibicom, że jednak też potrafię zadawać ciosy, nie tylko je przyjmować. W takim razie życzę udanej walki, niech wygra lepszy, no i co, i zapraszamy wszystkich jutro przed telewizory. Dokładnie tak, jeszcze chciałbym tylko powiedzieć, że... Nie da rady. Na tej gali też wystąpi mój podopieczny, który zrzucił ze 156 kg na stówkę, także to jest jego debiut w K1. Trzymam ogromne kciuki, Mateusz, za ciebie, bo wykonałeś mega dobrą robotę i sercem jestem z tobą. No proszę, to jednak ta fit mentorska jakby nuta pojawia się i jesteś w stanie innych skłonić do tego, żeby to coś z sobą zrobili. Fajna sprawa, nie? Fajne uczucie. To jest uczucie nieocenione. Mnie to bardzo motywuje do ciągłego udoskonalenia się. Tak naprawdę każdy sukces mojego podopiecznego to także jest mój sukces. I na tą chwilę ja nie potrzebuję reklamy. Reklamą są moje sukcesy z moimi podopiecznymi. Dzięki wielkie. Dziękuję również. Najlepsze. Dziękuję.